Inauguracja w wykonaniu dolnośląskiej ekipy piorunująca. Pierwszy mecz i od razu zwycięstwo to ogromne zaskoczenie dla całej ligi. Na pewno nikt nie myślał, że zaskoczymy i na początek z tak ciężkim przeciwnikiem, jakim był Start Brzeziny, uda nam się wygrać, ale postawiłyśmy wszystko na kartę, chciałyśmy się pokazać jak najlepiej, no i się udało. Kluczowa, jak podkreślają zawodniczki Orientu, mogła być motywacja. Zespół już tak bardzo chciał zadebiutować w lidze, że to drużynę poniosło do wielkiego sukcesu. Myślę, że byłyśmy tak zmotywowane, tak dziewczyny chcą grać, wszystkie chcemy, pragniemy tego. Myślę, że po prostu chęć hokeja, chęć pokazania się, pierwszy mecz, gra bez presji, to naprawdę był chyba klucz do sukcesu. Granie i szybka przerwa, czy to ma wpływ na formę naszego zespołu? No trochę tak, chociaż był też tydzień kadrowy, gdzie dziewczyny jeździły na kadry, więc tak jakby nie odstawiamy treningów na bok, tylko cały czas jesteśmy w treningu, cały czas jesteśmy motywowane. Zwycięstwo dało nam to, że jeszcze bardziej nam się chce i wiemy, że można i że ten trening do czegoś doprowadza. Teraz debiut przed własną publicznością na Niskich Łąkach we Wrocławiu. Myślę, że na pewno każdy będzie się stresować i będzie miała tą dodatkową tremę przed grą u siebie, ale myślę, że po pierwszych meczach się fajnie pokazałyśmy. Teraz też chcemy się pokazać nie tylko przed zawodniczkami z przeciwnej drużyny, lecz także przed naszymi kibicami, którzy mam nadzieję, że licznie nas zaskoczą i przybędą na mecz. Zespół z Dolnego Śląska to mieszanka młodości i doświadczenia. U nas dużym plusem są też juniorki, które grają i one dają dużo szybkości, odświeżenia. Myślę, że starsze zawodniczki, jeśli chcą zrobić sobie przerwę, to mają taką możliwość, bo jest dużo młodych zawodniczek, które no, są dobrze wytrzymałościowe, przygotowane. Mecz juniorek Orientu 2 Łozina z LKS-em Rogowo w sobotę o 12:00. Niedzielne spotkanie seniorskich drużyn rozpocznie się o 12:30. Oba starcia na wrocławskim obiekcie Oławka na Niskich Łąkach.